Tu studio wyborcze. Przed Państwem kandydat na prezydenta, pan Krzysztof. Dzień dobry, szanowne Państwo. Mam na imię Krzysztof i kandyduję na prezydenta naszego miasta. Urodziłem się jako syn w małym domku drewnianym. Mam mamusię, mam brata, mam tatusia. Tatuś niestety nie żyje, ale patrzy się z nieba, z góry, jak ja kandyduję na prezydenta. Chciałbym przedstawić pokrótce swój życiorys. Ukończyłem zasadniczą szkołę zawodową jako kierowca mechanik. Mam posiadłość, mały domek drewniany. A teraz kandyduję na prezydenta i chcę zlikwidować papierosy dla młodzieży, alkohol dla młodzieży, narkotyki i wszystko chcę zlikwidować. I chcę usprawnić naszą komunikację, bo nasza komunikacja jest bardzo zła. Jest bardzo zła. No bo co się stało pod Jeżewem? No co się stało? No co się stało? I chcę wyprowadzić policję na ulicę, żeby nie było bandyctwa, żeby ludzie młodzi nie napadali na starszych, bo teraz ludzie starsi się mi skarżą, że ludzie młodzi napadają, a ja się nie dziwię. Ja się nie dziwię, że ludzie młodzi napadają, bo oni nie mają pracy. Oni nie mają pracy. Bo co się dzieje z naszymi zakładami? Są rozwalane. Nasze zakłady, nasze fabryki są rozwalane, a ludzie młodzi nie mają pracy. I nasze drogi są bardzo złe. Bardzo złe. Więc ja chcę zrobić tak, żeby zimową porą architekci projektowali plany budowy dróg. Powtarzam raz jeszcze. Plany budowy dróg. A na wiosnę wyjdziemy z budową. Szanowni Państwo, chcę też, aby na granicach nie było przemytu alkoholu, papierosów i narkotyków i żeby nie było niczego. Chcę też, aby kierowcy byli surowo karani za alkohol, za papierosy i za wszystko. I chcę, ale to bardzo chcę, żeby też w urzędach nie było biurokracji, żeby nie było łachmaństwa, żeby niczego nie było. Szanowni Państwo, proszę oddać głos na mnie, na prezydenta naszego miasta. Dziękuję Państwu. Wystąpił kandydat na prezydenta, pan Krzysztof.